A teraz poproszę o zabranie głosu Grzegorza Brauna, który prosto z Gdańska, gdzie się toczy współczesna wojna cywilizacyjna, nie tylko z falandyzacją naszego prawa, bo dobra zmiana falandyzuje równie skutecznie jak Bolek Wałęsa, ale również jest to walka cywilizacyjna właśnie z wpływami przede wszystkim cywilizacji bizantyjskiej, niemieckiej, bardzo obecnej na terenie, jak niektórzy mówią, wolnego miasta Gdańska. My walczymy o to, żeby to nie było wolne miasto Gdańsk, tylko żeby było to polskie miasto Gdańsk. No i oczywiście wpływy innych cywilizacji, zwłaszcza tej, której źródła są na Bliskim Wschodzie, które też i w dzisiejszych mediach, i w dzisiejszej polityce się pojawiają. Są do nabycia zarówno książka o Gierszwałdzie, jak i film Luther i rewolucja protestancka Grzegorza Brauna, do czego zachęcam. A tytuł, który żeśmy ustalili z Grzegorzem, to jest Polak cywilizacji łacińskiej, ginący gatunek ze znakiem zapytania. Czy taki gatunek jeszcze w ogóle istnieje? Proszę bardzo, Grzegorzu. Kłaniam się. Szczęść Boże. Pan profesor, jak słyszę, właściwie odebrał mi powód do tego wystąpienia, bo to był przegląd tych kwestii, w których, jak Państwo na pewno zauważacie, leżymy. Kompletnie leżymy. Filary cywilizacji łacińskiej powywracane. Rozdział kościoła od państwa w miejsce rozdziału władz świeckiej i duchownej. A więc skoro rozdział kościoła od państwa, to też i, co wynika bezpośrednio z wywodu pana profesora, to też i zakrada się do życia politycznego quasi-religia, kult państwa jako takiego. To państwo mieni się demokratycznym, oferuje ułudę wpływu na bieg spraw publicznych. Komu? Współczesnym niewolnikom. Niewolników starożytnych nikt przynajmniej nie mamił i nie łudził wizją ich bezpośredniego wpływu na ster nawy państwowej. Dawniej ludzie byli może w niektórych kwestiach bardziej brutalni, ale też chyba mniej było hipokryzji w życiu publicznym. Dzisiaj fasada demokracji, urojenie, w którym ja akurat w tych dniach bardzo aktywnie partycypuję. Życie snem, taka jest sztuka piękna Calderona de la Barki i właśnie łapię się szczególnie w ostatnich dniach na tym uczuciu déjà vu jakimś, czy to mnie się śni, czy to ja się komuś przyśniłem w tej sytuacji. Nie będę oczywiście tutaj przesączał tego wydarzenia naukowego i kulturalnego, w którym uczestniczymy wspólnie, bieżączką polityczną, nie będę go zarażał, ale to jest istotne, że to, o czym tutaj mowa, nie jest oderwane od rzeczywistości. Wprowadzenie Feliksa Konecznego, świętej pamięci, jako figury, postaci człowieka żywego, co jako katolicy rozumiemy. My o tym wiemy, my nie musimy w to wierzyć. My wiemy, że świętej pamięci Feliks Koneczny żyje, a zatem jeżeli żyje, to bierze udział w polskim życiu publicznym, no i cóż, stwarza nam wszystkim punkt odniesienia.
punkt odniesienia, dzięki któremu możemy się zorientować, jak nisko upadła sprawa polska i sprawa katolicka i sprawa cywilizacji łacińskiej. To jednak jest wspaniały szyld, etykieta, to jest wspaniały zespół właśnie nawet nie przekonań, tylko ustaleń badawczych, który nam Feliks Koneczny zostawił, dzięki któremu możemy poddawać próbie na co dzień siebie i możemy przykładać ten papier lakmusowy do różnych sfer naszego życia publicznego. A zatem, skoro nie ma rozdzielenia władz duchownych i świeckich, skoro na skutek implementacji w życie polityczne, życie publiczne, oszukańczej zasady rozdziału Kościoła od państwa, oszukańczej, ponieważ ona co do istoty przecież ma maskować rugowanie władzy duchownej z życia publicznego. Władza duchowna ma cicho siedzieć i tylko jako licencjonowana de facto przez władzę świecką, polityczną, ma występować w charakterze żyranta. Tego, co władza świecka zdecyduje. A teraz ta władza świecka posługuje się równie oszukańczym szyldem demokracji, jak powiedziałem, stwarzając iluzję wpływu na bieg spraw publicznych, iluzję dla mas, gdy tymczasem za fasadą demokratyczną ktoś tym wszystkim musi rządzić, a zatem rządzą mafie, służby i loże. Mafie, bandyci, tak, poważni ludzie, którzy krwawo i boleśnie egzekwują swoje roszczenia do władzy. I to są bandyci bardzo różnego kalibru. To mafia czy to gdańska, czy sycylijska, to są, można powiedzieć, jeszcze do pewnego stopnia rozczulająco miłe przypadki, dlatego że tam przynajmniej mamy do czynienia z jakąś, powiedziałbym, wartości rodzinne są istotne, tak, wśród takich gangsterów. Ojciec Chrzestny jako film zalecany do oglądania przez ludzi bywałych i znających arkana życia politycznego. Przypomnę, że ten nieszczęśnik, który wynikiem tego, co do historii przeszło jako afera banku Ambrosiano, w której to aferze istotnym elementem, siłą sprawczą była właśnie loża masońska, loża P2, i ten nieszczęsny bankier znaleziony pod mostem w Londynie, do dziś formułowane są teorie czy interpretacje tego wydarzenia jako mordu o charakterze być może rytualnym. Otóż ten człowiek za życia powiadał właśnie, że żeby rozumieć, o co w życiu chodzi, wystarczy i należy obejrzeć ten jeden, jedyny film, a to właśnie jest Ojciec Chrzestny. I dzięki temu będziemy dobrze zorientowani. Więc powiadam, tam przynajmniej jest jakaś hierarchia, do pewnego stopnia jawna hierarchia dla wtajemniczonych, co jeszcze trzyma się jakoś zasad cywilizacji łacińskiej, której, nie wiem, czy o tym była mowa w poprzednich referatach, której pięknem jest jawność hierarchii. Jawność hierarchii. Otóż demokracja przy pozorach jawności jest w gruncie rzeczy wielkim triumfem hierarchii ukrytych, hierarchii kamuflowanych, hierarchii, które źle się czują w świetle dnia, w blasku reflektorów i muszą operować w jakichś kazamatach, zapleczach, tajnych świątyniach, konstytutywne dla tego świata, którego fasadą jest demokracja, jest rozdzielenie śmiertelników na doskonałych, przemądrych i wiedzących i profanów. Profanów, prostaków, zwykłych ludzi, których
rytualnie pyta się o zdanie co 4 lub 5 lat, w niektórych przypadkach jeszcze rzadziej, natomiast na co dzień mają oni żyć w takiej ułudzie, w takim matriksie, co do którego właśnie oferuje się im taką iluzję, że to oni nimi rządzą. A więc mafie, służby i loże, hierarchie niejawne, piękno cywilizacji łacińskiej, niewątpliwie kulminuje to piękno w tym wymiarze doczesnym, politycznym, w instytucji monarchii katolickiej. Monarchia katolicka, ten ustrój, w którym wiadomo, kto stoi na narodu czele. Wiadomo, kto rządzi i jest to nieskrywane, rzecz jasna, każdy dwór ma swoje kamaryle, każdy dwór ma swoje hierarchie ukryte, ale te hierarchie ukryte nie są istotą monarchii, nie są zasadą monarchizmu. Demokracja w Rzeczypospolitej, problem z tłumaczeniem dzisiaj, z odsłanianiem ohydy i nędzy demokracji, ten problem jest głęboko zakorzeniony w naszej historii, tak jak jest ona referowana Polakom przez mafię, może w skromnym stopniu uprawiają politykę historyczną, służby, troszkę się w to angażują, no ale przede wszystkim loże wykładają Polakom ich własną historię. I otóż w tym wykładzie historii Polski, proponowanym przez loże, bardzo istotny wątek to właśnie dzieje polskiej demokracji. Dzieje polskiej demokracji, którą się dzisiaj przywołuje na użytek demokracji współczesnej, aktualnych reżimów postperelowskich, przywołuje się tak zwaną demokrację szlachecką. Jako ten pozytywny, jednoznacznie pozytywny punkt odniesienia, z którym wiąże się dla Polaków tyle sentymentów. Polacy z taką radością i miłością w niektórych przypadkach wspominają czasy I Rzeczypospolitej, że czują się niejako zniewoleni, zobowiązani przez pamięć przodków, co to pod Kirchholmem i co to Konstytucję 3 maja uchwalali, czują się zatem Polacy zniewoleni akceptować demokrację współczesną. Zwracam uwagę na ten mechanizm manipulacji, że przez odwołanie do istotnego piękna i wspaniałości i doniosłości dawnych wieków, przez użycie tego samego słowa demokracja, Polacy dzisiaj podlegają, nazwijmy to wprost, szantażowi emocjonalnemu. I oto mamy do czynienia z takim opłakanym stanem, jakim jest powszechny, głęboki, rdzeniowy, że tak powiem, demokratyzm polskich elit, demokratyzm polskiej inteligencji. Mało kto ciągle jeszcze spośród ludzi, którzy przeszli przez szkołę podstawową, średnią, nie daj Boże, zrobili jeszcze jakiś doktorat, to tam już pogrom jest prawie 100%. Mało kto ośmieli się pomyśleć o tym, że możliwe byłoby życie poza fałszywym paradygmatem demokratycznym. Dlaczego on jest fałszywy? Powiedziałem to wyżej. Na specjalne życzenie publiczności mogę zaserwować szereg przykładów potwierdzających tę tezę, że za fasadą demokracji rządzą mafie, służby i loże. Że mamy do czynienia z hierarchią prymarnie tajną, ukrytą. Że hierarchia jawna jest fasadowa i nie odpowiada ona rzeczywistemu bilansowi sił w państwie post-PRL-owskim, neo-euro-kołchozowym. Otóż, dlaczegoż powiadam, to jest szantaż i dlaczego to jest fałszywe odniesienie? Mówić, tu demokracja i tu demokracja i w związku z tym, drodzy Polacy, skoro identyfikujecie się z piękną husarią, tak, pod Kłuszynem,
I skoro buduje was wspomnienie naszych na Kremlu i naszych w Danii, no to nie wierzgajcie przeciwko Ościeniowi i nie krytykujcie demokracji współczesnej, bo to demokracja i to demokracja. Otóż to jest fałsz. Jakież bowiem były głęboko łacińskie, cywilizacyjnie łacińskie podstawy czy też uwarunkowania tamtej demokracji szlacheckiej. Spróbujmy je zaobserwować, spróbujmy je wyliczyć. Kto sejmował i sejmikował w dawnej Rzeczypospolitej? No, sejmowała szlachta, czyli stan polityczny. Nie sejmował i nie sejmikował ogół. Rozumiecie państwo to rozróżnienie, że to na sejmikach wybierani byli posłowie delegowani z różnych ziem na sejm walny, czy to w Koronie, czy w Wielkim Księstwie Litewskim, na elekcje, na sejmy elekcyjne. Otóż sejmowała szlachta, nie ogół. Ile tej szlachty było w Rzeczypospolitej? Słusznie się tym chlubimy, że jak nigdzie w świecie do stanu politycznego na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej należało może nawet i 10% zamieszkujących te ziemie. Może nawet. Oczywiście to zrodziło kłopot, o czym za chwilę. Otóż to pierwsza rzecz, że demokracja to nie jest w dawnej Rzeczypospolitej władza mas. To nie jest ochlokracja. Drugie uwarunkowanie. Cóż to w ogóle było szlachectwo? Propaganda komunistyczna i postkomunistyczna i w ogóle postępacka propaganda od kolebki wpaja dziatwie szkolnej przekonanie, że szlachectwo to przywilej. Że szlachectwo to przywilej. A przywilej, no to już koniecznie opatrzony takim zastrzeżeniem, że niczym niezasłużony, nieuzasadniony przywilej, a zatem nierówność, no bo jedni mają, inni nie mają. Otóż proszę państwa, spójrzmy na szlachectwo od strony prawdziwej, rzeczywistej. Szlachectwo to przede wszystkim był obowiązek, a nie przywilej. Szlachcic to bowiem ktoś taki, kto godzi się ryzykować życiem i majętnością, kiedy król jegomość wezwie, kiedy pan hetman rozpuści wici i wtedy trzeba będzie pójść i ewentualnie dać się nawet porąbać. Dać się nawet porąbać, pokłuć, dać się przedziurawić kulą małą albo dużą, gdyby dzisiaj przed dopuszczeniem do urny wyborczej był taki kwestionariusz do wypełnienia. Na co też mianowicie godzi się delikwent, co przyjmuje jako obowiązek nierozerwalnie złączony z aktem wyborczym. Zaręczam państwu, że mielibyśmy mniejszy tłok w lokalach wyborczych. Mniejszy tłok. Więc szlachectwo jako obowiązek. Obowiązek nieszczędzenia życia i majątku pod groźbą utraty tegoż obowiązku, klejnotu szlacheckiego. Kto by się nie stawił na wezwanie, ten ryzykuje, że się zdegraduje z grona chamów, z grona panów, spadnie do grona chamów. Powiedziałem, że szlachectwo to obowiązek ryzykowania życiem i majętnością. No już z tego wynika kolejne uwarunkowanie, że żeby należeć do stanu politycznego, trzeba mieć jakąś majętność. Trzeba czymś dysponować. No kto dysponuje, ten znowu przez agitatorów komunistycznych będzie określony jako pan, obszarnik, fabrykant, nadzorca niewolników, ale my, wydobywszy się z oparów tego komunistycznego absurdu, pojmujemy, że majętność to również w pierwszym rzędzie odpowiedzialność. To również w pierwszym rzędzie odpowiedzialność. Majętność cywilizuje.
ponieważ majętność nakłada obowiązki na posiadacza. Kto posiada, a nie gospodaruje tym, co posiada, ten majątek utraci. Oczywiście propaganda komunistyczna preferowała egzemplarz utracjusza jako rzekomo reprezentatywny dla panów obszarników, kto wie, może nawet kułaków, arystokratów. To są te wszystkie przykłady z panoptikum grozy komunistycznych agitatorów, że przecież chyba, towarzysze, nie chcecie powrotu panów i obszarników. My dzisiaj mamy u władzy takich postkomunistycznych agitatorów, bo przecież jeśli nie ten, to poprzedni, już nie pamiętam, w każdym razie pierwszy minister rolnictwa czasów dobrej zmiany, zarządów Żoliborskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej Sanacji, swoją misję określił jako zadanie niedopuszczenia do powrotu obszarników. A więc to są rzeczy żywe. To są rzeczy żywe. To w naszych czasach pani minister edukacji, czasów dobrej zmiany, powiedziała z troską, dzieci wyciekają nam z systemu, kiedy pytano ją o edukację domową. Takie mamy czasy. Nie myślcie państwo, że ja odnoszę się tutaj wyłącznie do czasów Heleny Michnik. To nie tylko czasy, kiedy Helena Michnik nauczała Polaków historii, to również czasy, w których Polaków najlepszych, najlepiej jak potrafi, naucza historii jeden czy drugi profesor Nowak, krakowski czy nie krakowski. To są również te czasy. Resentymenty, te antyobszarnicze klisze, one ciągle jeszcze zaburzają widzenie polskiego inteligenta. Skąd się bowiem wziął polski inteligent? Skąd się wziął polski inteligent? No, polski inteligent to jest wynalazek, jak zrobić z chama pana bez majętności i bez obowiązku. Tak? Ponieważ polska inteligencja, proszę się nie obrażać, z chama pana, ewentualnie z Żyda pana, jak zrobić bez majętności i bez obowiązków. Polska inteligencja to bowiem wszystko są dzieci Komisji Edukacji Narodowej. Sam do tego się poczuwam, proszę państwa, żeby nie było żadnych złudzeń. Ja nie opowiadam o tej rzeczywistości z zewnątrz, z boku, z góry krytycznie, tylko sam należę do, no, jakąś częścią mojej historii rodzinnej należę do tej tradycji. Komisja Edukacji Narodowej, jest to pierwszy w dziejach Polski mechanizm wdrożony, niestety z ogromnym sukcesem i rosnącym wielopokoleniowo, mechanizm pasożytowania biurokracji na ciężko pracujących pracodawcach i pracobiorcach. Urzędnicy Komisji Edukacji Narodowej to był pierwszy w dziejach Rzeczypospolitej tak liczny desant pasożytów biurokratów na zdrowy jeszcze wtedy całkiem i rzeźki organizm. To był pierwszy powołany jeszcze za pierwszej Rzeczypospolitej, jeszcze przecież za czasów, kiedy Polacy sejmowali i sejmikowali, pierwszy tak liczny organizm biurokratyczny, a więc pierwszy krok w stronę etatyzacji elity. Wcześniej, proszę państwa, mieliśmy do czynienia z inną patologią, ale patologią, która nigdy nie sięga tego zenitu, jaki osiągamy, kiedy się zbiurokratyzujemy, zetatyzujemy. Ta inna patologia to klientelizm. Klientelizm. Otóż wyzuci z majętności członkowie stanu politycznego, albo też dysponujący za małą jak na ich aspiracje majętnością, stawali się klientami większych od siebie panów. I to jest mechanizm, który sam w sobie nie jest jeszcze karygodny, ponieważ on, proszę państwa, klientelizm jeszcze ma w sobie, zawiera w sobie cywilizowaną relację pan-sługa. To jest cywilizowana relacja. Tak? Demokratyzm kwestionuje tę zasadę. Zasadę, że jedni służą drugim
I ci, którzy mają sługi na swoje skinienie, nie są tylko uprzywilejowani, ale są też obciążeni obowiązkami, prawda? Muszą, mój Boże, właściciel ziemski, który swoją posiadłość obsługuje chłopstwem pańszczyźnianym, miał wobec swoich ludzi przynajmniej jakieś obowiązki. Jeśli tych obowiązków nie dopełnił, szerzyło się zbiegostwo. Szerzyło się zbiegostwo, ludzie głosowali nogami. Dzisiaj właściciel kolektywny, a więc anonimowy właściciel korporacji, nie ma tego rodzaju obowiązków wobec swoich chłopów pańszczyźnianych, to znaczy pracowników korporacji. Nie ma takich obowiązków. Nie ma obowiązku troski o to, żeby każdy miał dach nad głową, żeby mógł godziwie i uczciwie spłodzić i wychować potomstwo. W ogóle wyeliminowano, tak, tę problematykę z życia publicznego. Więc majętność. Jak wiadomo, wojny XVII i XVIII wieku, wojny szwedzkie, potop i potem wojna północna, one właśnie poza zniszczeniami materialnymi, przeokropnymi, których nie jesteśmy w stanie w ogóle sobie dzisiaj wyobrazić, bo Sienkiewicz może zbyt blado to wszystko opisał i dlatego polski inteligent nie uświadamia sobie tego dostatecznie dojmująco, tego spadku po prostu liczby ludności. W niektórych rejonach na Mazowszu niektóre miasteczka po prostu znikają, prawda? Dzisiaj też znikają, tylko nie na skutek wojny północnej, a na skutek migracji, które następują. A więc pojawiła się tak zwana szlachta gołota, czyli partycypujący w decyzjach politycznych, ale nie mający obowiązku, mający tylko coraz bardziej arywistyczne aspiracje do tego, żeby się czepić czyjejś klamki i tam wisieć. I w związku z tym następuje proces degeneracji systemu klientelistycznego i następuje wyprzedaż tych walorów, którymi dysponują głosujący, sejmikujący mali pankowie, którzy nie mają już majątku i w związku z tym całe ich życie zawisło tylko od tego, czy większy od nich pan będzie zapewniał im wikt i opierunek. Zauważcie Państwo, że do tej patologii dzisiaj pośrednio wróciliśmy pod innymi nazwami, pod innymi szyldami, ale klientelizm jest niewątpliwie jednym z mechanizmów najwięcej objaśniających nie tylko w polskiej polityce wewnętrznej, ale także w polskiej polityce zagranicznej. Polska polityka zagraniczna jest polityką, której główne pryncypia sprowadzają się do klientelizmu. Polityka sojuszy bezalternatywnych, które do wewnątrz muszą być opakowane w kampanie, kolejne fale kampanii propagandowych. A zatem znika z życia publicznego ten walor, który prezentuje monarchia chrześcijańska, który prezentuje cywilizacja łacińska, otwartość, byle nie na przestrzał, i prawdomówność. Prawda przestaje mieć znaczenie w życiu publicznym, skoro wszystko, co powiemy, ma znaczenie utylitarne, ma służyć tylko uzasadnieniu decyzji politycznych, które już i tak wcześniej zostały podjęte. 5 minut jeszcze, dobra? Tak jest. Prawda. W cywilizacji łacińskiej prawda to ma do siebie, że nie jest niczyją własnością. Nie jest niczyją własnością i nie jest tworem któregokolwiek z nas, kogokolwiek z nas. Nie pochodzi bowiem prawda od ludzi. Prawda jest u Boga i prawda jest Bogiem. I dochodzenie prawdy jest integralnie złączone z procesem, jest tożsame z procesem uświęcania się przez człowieka.
Otóż tylko cywilizacja łacińska dopracowała się dzięki objawieniu. Dopracowała się takiego pojmowania prawdy, która nie jest zgodnością z tym, co akurat podoba się władzy w Berlinie czy w Pekinie, czy w Bizancjum. Nie jest prawda tym, co wydyskutował jakiś kolektyw i przegłosował. Nie jest prawda tym, co zapisali w kodeksach bizantyjscy urzędnicy. Prawda jest czymś niezależnym od ludzi i jest czymś niezależnym od mechanizmów, także mechanizmów dochodzenia prawdy, które ludzie wzajemnie mogą sobie zaproponować. No i dzięki czemu my taką prawdą, o takiej prawdzie wiemy? Dzięki czemu w czym ta prawda o prawdzie została nam najpełniej objawiona? W Przenajświętszym Sakramencie. W Przenajświętszym Sakramencie, który jest faktem niepojmowalnym dla nas bez objawienia. Nikt by tego nie wymyślił. Nikt by na to nie wpadł. Nikt nie byłby w stanie odczytać tych znaków, gdyby prawda nie została objawiona. A zatem Najświętszy Sakrament jest w istocie ośrodkiem centralnym, nerwowym całej tkanki cywilizacyjnej, w której chcielibyśmy funkcjonować. Bez Najświętszego Sakramentu nie ma całej konstrukcji cywilizacyjnej, dlatego że bez Najświętszego Sakramentu zawsze pojawić się mogą uzurpacje władzy i uzurpacje kontroli nad prawdą. Najświętszy Sakrament zapobiega takim uzurpacjom, unieważnia je w zarodku, ponieważ jest jasne, że Najświętszy Sakrament jest właśnie, jak to prawda, jest zawsze ta sama dla wszystkich. Najświętszy Sakrament nie jest czym innym w dłoniach kapłana, który jest papieżem i w dłoniach kapłana, który jest wikarem. Nie ma zatem, ponieważ Najświętszy Sakrament nie jest skryty w jakimś miejscu, które się nazywa, które jest zastrzeżone dla arcykapłanów. Najświętszy Sakrament pojawia się na każdym katolickim ołtarzu, w każdym czasie, w każdym położeniu geograficznym. Byle tylko spełnione były pewne warunki, bardzo ściśle określone przez tradycję katolicką. A zatem, konkludując, jeżeli nie jest możliwe istnienie na naszym terytorium cywilizacji łacińskiej bez istnienia stanu politycznego, który by w obronie tej cywilizacji stawał i któremu byłyby nieobce te zasady, które się składają na projekt cywilizacji łacińskiej. Jeśli to nie jest możliwe bez Najświętszego Sakramentu, no to projekt Polski przyszłości, projekt odnowienia cywilizacji łacińskiej na naszym terytorium musi wychodzić z tego samego punktu. Musi wychodzić z tego samego miejsca. Tym punktem, miejscem jest msza święta, w której jedynie Najświętszy Sakrament może być obecny między nami. Stan szlachecki dzisiaj w Polsce nie jest do zrekonstruowania za pomocą działań cepeliosko-etnograficzno-muzealniczo-wystawienniczych. Nie zrekonstruuje się stanu szlacheckiego przez owijanie się słudzkim pasem.
nie zrekonstruuje się stanu szlacheckiego przez najpiękniejsze grupy rekonstrukcji historycznej, które zresztą bardzo cieszą moje oko i serce i które bardzo mi się podobają. Ale to samo w sobie wiosny łacińskiej w Polsce nie czyni i nie sprowadzi jej. Konieczny jest powrót do związania przynależności do stanu politycznego z własnością, z pokorą wobec objawionego dogmatu w którym centralny jest najświętszy sakrament, pokorą i oczywiście pełną mobilizacją do obrony tej rzeczywistości, w której najświętszy sakrament może zaistnieć. Na moment wracając do Komisji Edukacji Narodowej, to nie tylko początek zarazy biurokratycznej w Rzeczypospolitej, ale to jest przecież też mord rytualny dokonany na Kościele polskim przez polską elitę. Komisja Edukacji Narodowej to mord rytualny, ponieważ to jest wielki, dziejowy akt grabieży. To jest wielki skok na kasę, gdzie poszukiwano, ano przede wszystkim w klasztorach. Przede wszystkim zgromadzenia zakonne są obiektem tych zakusów. Okazuje się, że kiedy zniszczymy tę tkankę, która narastała przez stulecia, no to zostajemy sami zdani na pastwę mafii służb i lóż. Jeszcze jeden element konstytutywny, jeszcze jeden element, który musi być związany z prawem politycznym, no to jest prawo do posiadania broni. Prawo do posiadania broni, a zatem i obowiązek odpowiedzialnego posługiwania się tą bronią. Stan szlachecki to jest przecież stan zbrojny. To jest przecież stan zbrojny i jeśli rzetelnie wertujemy karty polskiej historii, to rozumiemy, że nieszczęściem było zamykanie się stanu szlacheckiego związane z zaprowadzaniem reglamentacji dostępu do tych dóbr i do tych obowiązków, które stan szlachecki konstytuują. To jest właśnie rozbrajanie kmieci, no bo żeby kogoś zniewolić, trzeba go najpierw rozbroić. I to jest utrudnianie zaradnym ludziom wchodzenia w posiadanie majątności, na przykład ziemskiej. I to jest represjonowanie łyczków mieszczan przez niedobrych panów o temperamencie Andrzeja Kmicica, prawda, którego stosunek do łyczków jest znany z kart trylogii. A zatem najświętszy sakrament i szable uniesione w górę, tak, na podniesienie, na czytanie Ewangelii, majętność, bez której nie ma poczucia obowiązku. Oczywiście nie ma rodziny bez majętności. To pan profesor zwrócił na to uwagę, że rodzina bez własnej majętności jest rodziną na etacie, a zatem jest rodziną współczesnego chłopstwa pańszczyźnianego, uzależnionego od decyzji, czy to nadzorcy urzędowego, czy to prezesa kolektywnego zarządcy jakiejś korporacji. Konkluzja mojego tutaj wystąpienia przed państwem jest, bo to już kat nad dobrą duszą stoi. Konkluzja jest, proszę państwa, taka, że nie będzie tutaj, ani gdziekolwiek indziej, nie będzie powrotu do cywilizacji łacińskiej, bo my dzisiaj w istocie nie możemy mówić o jej obronie. My musimy mówić o potrzebie zrekonstruowania, odtworzenia czegoś, czego już nie ma. Otóż nie dokona się ten powrót metodami uprawianymi przez nawet najżarliwszych patriotów, ale metodami, które wyrastają, płyną z zatrutych źródeł innych cywilizacji. A to są takie metody jak na przykład państwowa polityka historyczna,
która mając bardzo miłe, rozmaite przejawy, ale jest w istocie lukrowaniem tego systemu, który się zaczął od zamachów na majątności kościelne dokonywanych przez kolejne rewolucje od Husa, przez Lutra do Jakobinów i bolszewików. Polityka historyczna jako taka nie doprowadzi nas do reaktywacji Wielkiej Rzeczypospolitej, korony Królestwa Polskiego, Wielkiej Polski Katolickiej. Rzecz zacząć się może i musi od początku, od tego, co jest punktem wyjścia, od Przenajświętszego Sakramentu, od mszy tradycyjnej, która, aby była odprawiona, spełnione muszą być przynajmniej na mikroskalę te cywilizowane, cywilizacyjne normy, cywilizowane warunki muszą być zapewnione. Musiał się ktoś urodzić, a zatem musiał nie zostać zabity przed urodzeniem albo też na stole połogowym. Musieli mu nie dać umrzeć, żeby się urodził, wyrósł, wychował na księdza katolickiego, bo bez księdza katolickiego nie będzie nic, prawda? Więc żeby się urodził taki kwiat narodu, żeby się wykształcił, żeby miał w głowie, żeby przeczytał przynajmniej jedną książkę pana profesora i tego pana profesora, którego tutaj mamy na tym świecie, i pana profesora... doktora Krajskiego. Tak jest, tak jest. Różne warunki muszą być spełnione. Wiara, rodzina i własność muszą być bezpieczne na tym świecie, a nie mogą być bezpieczne, jeżeli na skalę domostwa nie możemy zwiększać poczucia własnego bezpieczeństwa bez przyzwolenia władzy ludowej, niezależnie jak ona by się nazywała, jeśli dostęp do broni jest reglamentowany, jeśli majętność może być zakwestionowana, prawo majętności, przez ten nowotwór prawniczy, jakim jest tak zwany ważny interes społeczny, do dzisiaj wpisany w polskie kodeksy, ważny interes społeczny może skutkować odebraniem własności, może skutkować rabunkiem w świetle dnia i z błogosławieństwem trybunałów. Nie odrodzimy się, jeśli do tych podstawowych zasad nie wrócimy. Bardzo dziękuję, czas minął. Bardzo dziękuję. Kłaniam się.